Hej, rybki, i witam się z Wami ponownie w kolejnym filmiku, w którym przybywam do Was. Tak, z cudowaniem, czyli mamy filmik z eksperymentowaniem. Słuchajcie, zakupiłam sobie dzisiaj, taki miałam zły dzień, mam taki od kilku dni, to już wspomniałam w poprzednim bodajże filmiku. A propos, co dostałam od Świętego Mikołaja. Więc teraz się pewnie powtórzę, czego nie lubię robić. Number one, Maximum Blonde. Zakupiłam taki oto produkt od Jeremy Russell, Be Blondie. I jest to Maximum Blonding Kit. Ja wcześniej używałam nie tego, ale coś bardzo pochodnego. To był chyba sam bleach właśnie, czyli sam rozjaśniacz jakby. A tutaj mam właśnie w całym zestawie. Tam oddzielnie kupujecie powder i oddzielnie musicie kupić wodę utlenioną. A tutaj jest to razem. Jeżeli chodzi o odrosty, bo wiadomo, że kładę tylko na odrosty. Całość będę chciała zafarbować na... Fajna kombinacja, co? L'Oreal Paris Furia i jest to By Preference Super Platinum Power z High Shine Shotem. Taką oto farbę będę nakładała. Wiem, że ona ma uzbierane różne opinie, i dobre, i złe. Jak nie sprawdzę, to się nie przekonam. Z tego zobaczymy. Rzekomo tak powinna złapać takie odcienie, no ja zaliczam się raczej do tych wszystkich tutaj najciemniejszych, więc mam nadzieję, że nie będzie przypału. No a jeżeli będzie, to przynajmniej będziecie wiedziały, żeby nie kupować tego produktu albo tego. Zobaczymy. Także no cóż, co miałam załączone w tym pudełku? Instrukcja obsługi i trzy warianty, czy chcecie rozjaśniać całość włosów, czy tylko odrosty, czy pasemka. Dalej, mamy tutaj szpatułeczkę plus taki grzebyczek od razu, więc może służyć do mieszania. Od razu pojemniczek, w którym ja sobie po prostu wymieszam moją mieszankę, miksturę. I teraz mamy tutaj wodę utlenioną i jest to Cream Peroxide, nie wiem, czy dobrze to czytam, i High Lift Powder Bleach, czyli właśnie rozjaśniacz. Także łączymy jedno z drugim, mieszamy. Powinniśmy zrobić test, czego ja robić już nie będę, bo już to ćwiczę, zrobiłam. Dołączony jest również szampon z odżywką na sam koniec. Szpatułka, co powiedziałam, oczywiście rękawiczki. Nie, to jest moje. Czekajcie, i co jeszcze było? Rękawiczki i czepek. No i czepek, taki bardzo śmieszny czepek, ale spoko, jakoś damy radę. Także to wszystko mieściło się w tym pudełeczku. Przystępujemy za chwilę do farbowania. Włosy mam nieumyte, tak jak trzeba, jak należy. Zobaczcie, zresztą widać, każdy w swoją stronę. Mamy nakładać na włosy nieumyte, więc także też ja będę czynić. Zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczcie, no mam naprawdę mieszankę na głowie, ale przede wszystkim chcę się skupić na odroście. Jeżeli odrost mi się rozjaśni, nie, już będzie pół biedy, bo myślę, że farba jakoś chwyci. No nie są na przykład ciemne, żeby wyszły mi jakieś czy zielone, czy żółte. Bynajmniej mam taką nadzieję, także fingers crossed. Trzymajcie za mnie kciuki. I cóż, jest tutaj pokazane, ja trzymam się tego tutaj pod punktu opcji C, czyli roots, czyli tylko odrost robię. Nakładam na całą tutaj, na cały odrost, na moją głowę, zakładam czepek i od 20 do 90 minut muszę to trzymać, w tym co 15 minut sprawdzać, jak to się rozjaśnia. No i cóż, przystępuję, żeby nie przedłużać czasowo, bo to trochę nam zajmie, 90 minut to nie jest mało, a ja myślę, że gdzieś na pewno będę chciała przeciągnąć się troszeczkę dłużej, żeby jednak tego czarnego się pozbyć. Bo jednak to już nie jest taki ciemny blond, tylko się zrobił, zobaczcie, naprawdę, naprawdę albo ciemny bardzo brąz, albo taki jasny, czarny wręcz. Także ja się zabieram za porozdzielanie włosów. Przygotowałam sobie spinki, klamerki oraz przygotowałam sobie jeszcze mój grzebyczek zakupiony w BN-ie za chyba 60 pi bodajże. Bardzo fajnie z tym takim szpikulcem, gdzie będę mogła sobie po prostu jak pasemka oddzielać włosów. Także trzymajcie za mnie kciuki. We'll be right back.
widzicie na odrost i powiem Wam, że bardzo, bardzo szybko to rozjaśnia. Zobaczcie, tu co miałam takie ciemne, czarne już się rozjaśnia. Przypuszczam, że mogę mieć za mało produktu. Zobaczę, jak to wyjdzie. Jeżeli będzie gdzieś tam takie ciemniejsze prześwity i farba mi chwyci, myślę, że za chwilę, nie wiem, za jakimś tam odstępie dokupię produkt i po prostu sobie to dorobię. No zobaczymy, no zobaczymy. W każdym razie rozjaśnia. Jest to naprawdę dobry znak, bo może się okazać, że ta farba fajnie później ten kolorek właśnie chwyci. Mam godzinę 21.44, żeby nie było. 21, czekajcie. Pierwsza jak nic, 44. I ja odczekuję co 15 minut sprawdzając, także ja myślę, że dam im spokojnie z jakieś... O, zniknęłam z kadru. Dałam spokojnie jakieś 30 do 40 minut, tak myślę. Czuję już pieczenie, ta strona była szybciej nałożona, więc tutaj mnie wszystko szybciej chwyta. Ta strona, jak widzę, że no ciut za mało produktu jednak. Mogłam śmiało wziąć dwa, ale nieważne. Fajnie rozjaśnia, jest dobry znak i jest jakaś nadzieja. Także cóż, ja trzymam i odzywam się do Was później. No i tak, robaczki, 50 minut trzymania, jedno wiem, dałam o jedno opakowanie mniej i mogłam dać więcej. Zobaczcie, tutaj właśnie jeszcze mi pomagała brygada i tutaj sobie fajnie położyłam, a tu mi zapomnieli położyć. Zobaczcie, przy samym tym jest różnica. Nie są odchylone, ale spoko, to ja sobie tak o przykryję. Jak widzicie, odrost złapał się bardzo ładnie. Te tutaj żółte tony, to nie dziwcie się, w ogóle się nie dziwcie, bo to jest norma, że z czarnego nigdy białego się nie zrobi, chyba że profesjonalnie. Na profesjonalnych produktach, a nie takich za 6 funtów. Także tak by wyglądał efekt po, słuchajcie, 50 minutach rozjaśniania. Ja teraz wskakuję pod prysznic, będę chciała sobie jeszcze ten trochę tutaj żółty kolorek przesmarować po prostu marionem, czyli szamponem fioletowym, być może płukanką. No i tak jak tutaj jest napisane, farbę nakładamy na suche, nieumyte włosy, więc farbę przyjdzie nam nakładać jutro. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale według, widzicie, według ulotki powinno mniej więcej wyjść tak. Ja zawsze biorę na te tutaj odzorniki poprawkę, także na pewno taki nie wyjdzie, ale myślę, że powinno wyjść w miarę ok, bo jednak nawet takich żółciejszych, czy nawet takich blondowatych, czy miodowych, no jednak zawsze może wyjść coś jaśniejszego. Nie wyjdzie już raczej nic w inne tony, w żadną zieleń ani tak dalej. Także tak by to wyglądało. Ja jestem z efektu zadowolona. Tą żółć to się nie przejmuję, bo tak samo miałam, uwierzcie mi, to samo miałam na głowie po wyjściu od fryzjera. Ja wtedy tam siedziałam chyba z 2,5 albo jakoś tak godziny, bo miałam rozjaśniane, potem miałam w ogóle od razu, miałam położony toner, jeszcze coś, także ja tam naprawdę długo czasu spędziłam. No, także ja jestem z efektu zadowolona, jeśli chodzi o rozjaśniacz. Jakbyście szukały dobrego, mocnego, mogę Wam go polecić w 100%. Nie sugerujcie się nigdy obrazkami, bo one zawsze przekłamują. Fakt, że ona przyciąga wzrok, ale nigdy takiego koloru nie osiągniecie. Także to, żebyście zawsze brały pod uwagę. Dlatego zawsze mam poprawkę na te wszystkie farby. No zobaczymy, tutaj niby nazwa tej farby to jest Super Platinum Power, także super platynowa moc. No powinny mi wyjść jaśniejsze od tego, co mam. Tak liczę, żeby wyszły jaśniejsze. Nie muszą być takie platynowe, nie muszą być białe, ale żeby były po prostu jaśniejsze i równe. Na tym mi zależy, dlatego mam dwa opakowania. Nie wiem, dlaczego wzięłam rozjaśniacza tylko jedno opakowanie. Mi się wydawało, że gdzieś w domu mam, ale nie wiem po prostu, gdzie walnęłam, ale miałam, nie wiem. Także ja lecę, bo drażnią mnie jednak tutaj jeszcze te odrosty, a wiem, że jak takie coś miałam, to właśnie szampon fioletowy zawsze gdzieś tam lekko na nie wpłynął. Pozytywnie oczywiście. Także jeżeli chodzi o tą farbę, o ten rozjaśniacz Be Blonde, to polecam Wam i łapka w górę zdecydowanie, jeżeli chodzi o takie tutaj UK-owskie. No, a jutro ciąg dalszy, ja ten filmik po prostu Wam połączę. O, jeżeli wyjdzie mi któryś z tych tutaj trzech, mniej więcej kolorów, będę naprawdę zadowolona. A raczej nie powinien tutaj wyjść mi żaden taki jakby inny, odbiegający od tych trzech. Także tak by to wyglądało. Na dzisiaj Wam dziękuję. Nie będę sklejała tego filmu dzisiaj, ponieważ tak jak powiedziałam, ja przychodzę jeszcze do Was jutro z farbowaniem, czyli na te kolor włosów, na suche włosy, nieumyte jutro położymy właśnie tą farbę. A dzisiaj jeszcze, tak jak mówię, położę troszeczkę mariona, czyli fioletowego szamponu. Chwilę z nim tam sobie posiedzę pod prysznicem, jakieś 3 minutki do 4. I myślę, że powinnam tą żółć delikatnie zbić, żebym nie była takim Pikachu. Pikachu! A właśnie, ona ma jeszcze bardziej żółty ode mnie.
Takich to już bym chcieć nie. Takich już bym chcieć nie chciała, chciałam powiedzieć, takich już mieć bym nie chciała. Ale ogólnie naprawdę, zobaczcie, naprawdę spoko. Ja myślę, że jest naprawdę, naprawdę okej. Okay. No, potem mogę sobie tylko tu dorobić, bo to mnie drażni. Zrobię kitkę i widać, że tu ładnie sobie odrost zrobiłam. Jest cudownie naprawdę, a tu zobaczcie. Plama, plama, co za pech. No. No, ale to niedopatrzenie. Po prostu trzy osoby przy jednej głowie i się zrobiła plama. No, także bardzo Wam dziękuję. Odzywam się do Was jutro, a tymczasem żegnam się z Wami. Buziaki.